Szczecinie piękna pogoda, praktycznie rzecz biorąc wiosna, jeżeli nie lato. Właśnie wczoraj, czy nawet przedwczoraj zakwitły magnolie i Szczecin wygląda jak jeden wielki, piękny ogród, a więc zapraszam do Szczecina. Może choćby po to, żeby poglądać naprawdę nietypowe drzewa i piękną przyrodę. No i o czym dziś będziemy mówić? O tym, na co od dawna czekają nasi słuchacze. A mianowicie o archiwizacji danych, o backupach, o tym, jak to się robi, o najlepszych sposobach, najlepszych metodach i o tym, czy warto i dlaczego warto. A dziś Państwa i moimi gośćmi są panowie. Pan Artur Kilian, witam serdecznie, panie Arturze. Dobry wieczór. Pan Artur reprezentuje ActiData. Pan Grzegorz Hamulak. Dobry wieczór. Pan Grzegorz reprezentuje X.comp. I pan Michał Smereczyński. Dobry wieczór. Z miesięcznika komputerowego. Zapraszam do czatowania, zapraszam do brania udziału w naszych konkursach. Dziś nagrodami będą niespodzianki, tak? Nagrodami niespodzianki będą. Nawet sam jeszcze nie wiem dokładnie, jakie nagrody, ale pan Artur nie zdradził. Nie wiem, może na ucho mi powie podczas naszego dzisiejszego programu. Znowu zaglądam na czat. Na czacie Cezar pyta, panie Jarku, czy kwiatki też wyrosły przed dworcem? Panie Michale, wyrosły? Ja przed dworcem wyrosły. Rzadko bywam. Aha, no wydaje mi się, że wyrosły. W każdym razie wszystko rośnie, wszystko kwitnie i za moment będzie wreszcie upragniona, no już może nie wiosna, bo już wiosna jest, ale upragniona najprzyjemniejsza część roku. Co do zajączków, to nic mi nie wiadomo. Nie wiem, może baraszkują przed dworcem. Proszę panów, w takim razie zaczynamy brać byka za rogi. Ja pierwsze pytanie kieruję do pana Artura, bo najpierw, skoro mamy mówić o różnego rodzaju archiwizacji danych, o backupach, to może najpierw spróbujmy przekonać naszych słuchaczy, bo może są tacy nieprzekonani, czy w ogóle warto archiwizować i robić backupy, bo to czasami są tacy, którzy mają odmienne zdanie na ten temat. Wie pan, odmienne na pewno. Mądry Polak po szkodzie, prawda? Czyli najpierw większość ludzi musi coś stracić, żeby mieć pewność o wartości tej informacji, którą stracili. Także ja zawsze powtarzam, że warto. Na czacie Jędrzej napisał, ja po prostu kupuję drugi dysk i mam kopię bezpieczeństwa. No i dobrze robi. To znaczy ma drugi dysk i ma te same informacje na drugim dysku. Czy to jest kopia bezpieczeństwa, to naturalnie można się w tym przypadku kłócić. Ale ma zawsze dobre samopoczucie. Zawsze to jest jakaś metoda i zawsze jest tam jakiś poziom bezpieczeństwa. Czy najlepszy, trudno powiedzieć, o tym będziemy tutaj wspólnie dyskutować i mam nadzieję, że wyjaśnimy tę kwestię. Ale z tego, co wiem, to robiliście badania najrozmaitsze i z waszych badań, z waszych doświadczeń wynika, że najbardziej optymalnym jest posiadanie właśnie owych drugich dysków i kopii na taśmach. To znaczy, jeżeli mówimy o pełnym backupie, to najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest gwarantującym największe bezpieczeństwo, szybkość dostępu do informacji i ciągłość dostępu informacji jest połączenie właśnie rozwiązań dyskowych i rozwiązań taśmowych, gdyż każdy z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Dyski, szybki dostęp, ciągły dostęp, duże pojemności, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, przechowywanie poza, powiedzmy, miejscem przeprowadzania backupu, czy jeżeli chodzi o archiwizację, długoletnią archiwizację, no to taśma w tej chwili praktycznie nie ma jeszcze jakiegoś rozwiązania, konkurencyjnego rozwiązania, które mogłoby w jakiś sposób zagrozić jeszcze i wyłącznie taśmie. Także tylko wiadomo, taśma nie jest dla każdego. Czyli żeby zabezpieczać dane dodatkowo na taśmie, trzeba mieć no to już powinna być jakiegoś rodzaju firma. Prywatny użytkownik, wystarczy ten drugi dysk, czy może być nawet, nie wiem, optyczne rozwiązania, czy mogą być to rozwiązania typu, powiedzmy, pendrive nawet, ale w tym przypadku nie mówimy o backupie, tylko mówimy o archiwizacji, zabezpieczeniu najważniejszych informacji, tych informacji, które, powiedzmy, no nie wiem, zbieraliśmy przez jakiś tam okres czasu, czy to są zdjęcia, czy to są dokumenty, czy to jest, nie wiem, praca dyplomowa, czy coś w tym podobnego. Bo jeżeli byśmy mieli przestój związany, nie wiem, z uszkodzeniem komputera, to nie wpłynie na nas w jakiś sposób negatywnie. Ale jeżeli chodzi o firmę, tutaj musimy mieć zabezpieczenie w postaci jakiejś
rozwiązania backupowego po to, by czas przestoju związany z awarią sprzętu spowodowany utratą informacji skrócić do minimum. I tutaj mówimy właśnie o rozwiązaniach dyskowych, które z pewnej strony jakby zabezpieczają to, czy gwarantują szybkie odtworzenie informacji, ale z drugiej strony mamy to archiwum, by nie trzymać na taśmach, by nie trzymać danych, które nie są na dzień dzisiejszy wykorzystywane, ale ze względów prawnych muszą być archiwizowane, nie trzymać na rozwiązaniach dyskowych.